Jan Hajchel ponownie wybrany na prezesa Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Hajchel Jan, 33, który został wybrany prezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. W głosowaniu na pierwszym walnym zgromadzeniu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej 6 kadencji wzięło udział 38 członków Izby. Jan Hajchel był jedynym kandydatem na stanowisko prezesa. Do funkcji wiceprezesa zgłoszono dwóch kandydatów, Romualda Tańskiego i Kazimierza Wróblewskiego. Najwięcej głosów uzyskał kandydat Tański Romuald, 25, który został wybrany wiceprezesem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej. Tym samym na najważniejszych stanowiskach odbyło się bez niespodzianek. Ta kontynuacja powoduje to, że będziemy kontynuować pewne założenia, czy realizować pewne sprawy dotyczące rolnictwa, bo myślę, że to jest najważniejsze, żebyśmy o tą godną pracę i płacę dla rolników walczyli. Najważniejszym celem nowych władz będą prace nad unijną perspektywą finansową 2020-2027. Szósta kadencja upłynie też pod znakiem walki z afrykańskim pomorem świń i sprawą poszerzenia obszarów ochronnych przez Komisję Europejską. W Brukseli próbuje się przesunąć granice. Jest to projekt, dotyczy prawie całego województwa, strefę żółtą. Jest to niekorzystne nieszczęście dla naszego województwa. No, wybijana jest trzoda, tak potężne straty. Rynek może zająć ktoś inny. Prezes Jan Hajchel zapowiedział również starania o zmiany w ustawie o izbach rolniczych. Samorząd rolniczy Okrzep ma swoje doświadczenia w związku z tym, że żeby się podzielić pewnymi kompetencjami, żeby te opinie były bardziej stanowiące, jak i również przejąć na przykład ośrodki doradztwa rolniczego, więcej się włączyć w plany zagospodarowania przestrzennego. O stanowiska członków zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej walczyło natomiast 6 kandydatów. Ostatecznie wybrano Marka Kuźniewskiego, Roberta Nowackiego i Jerzego Salitrę. Dziękuję bardzo. Liczę na Państwa zaufanie. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv